Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie recenzja ciekawej książki zatytułowanej Rycerstwo i zakony rycerskie. Pod tytuł Status, turnieje, rycerstwo na polu bitwy. Autorem jest pan Richard Barber. Tutaj takie bym wyróżnił dwa działy w tej książce. Jedna to jest opis zakonów rycerskich i tu pan Richard naprawdę zrobił to dość dobrze. Chociaż zaznacza w przedmowie, że jak pisał to w latach 60-tych, 70-tych, to nie było za bardzo obszernych źródeł, z których mógłby czerpać. Więc zadał sobie trud i udał się do tekstów źródłowych. No, tak powinien robić każdy historyk, czy ktoś, kto pisze o historii, a przynajmniej chce pisać w miarę rzetelnie. No i drugi obszar to jest sam stan rycerski. I tutaj bym te dwie rzeczy rozgraniczył. Jeśli chodzi o zakony rycerskie, to zrobił to pan Richard Barber bardzo dobrze, chociaż opisał tylko kilka najciekawszych zakonów, a przynajmniej tych, do których miał jakieś tam materiały źródłowe opisujące ich powstanie, funkcjonowanie i tak dalej. No oczywiście tam zaczął od templariuszy, poprzez joannitów, opisał krzyżaków, kilka zakonów z Półwyspu Iberyjskiego, czyli z terenu dzisiejszej Hiszpanii, Portugalii. Zwrócił uwagę, że te zakony jak gdyby powstawały czy rozwijały się w epoce krucjat, czyli wypraw krzyżowych. No ja się nie zgodzę z tym, że one powstawały wtedy, bo istniały już dużo, dużo wcześniej i miały różne zadania, natomiast same wyprawy krzyżowe nakazywane przez papieży wraz z całkowitym odpustem i tam chwałą tam wieczną, pójściem prosto do nieba, odpustem całkowitym grzechu, no były jak gdyby dodatkową zachętą w tamtych czasach. Jakby tłumaczyć współczesnej młodzieży, to tak jakby przechodzili od razu do poziomu premium i tam mieli jakieś bonusy, nagrody tam. No ale tylko, że to działo się w rzeczywistości. No, w każdym razie to doszło do tego, że powstające czy już istniejące zakony dostawały specjalne przywileje od papieży. Najbardziej znany zakon templariuszy, który był powołany do ochrony świątyń jerozolimskich. Świątynia to tam templum, po łacinie templ, po angielsku, stąd templariusze. Templars po angielsku, tak. No i dopóki robili swoją robotę, ochraniali tam te tereny, ochraniali pielgrzymów, to rośli w siłę, dostawali nowe posiadłości, nowe przywileje, pobierali podatki tam od praktycznie wszystkiego, co sobie można wyobrazić. Ale to, co było ich siłą, stało się przyczyną ich zguby. Byli bogaci. Wydawało im się, że są najmądrzejsi w tym świecie katolickim. Przez to wiele batalii tam Ziemi Świętych przeżyli. Chociaż tu też autor słusznie zaznacza, że te krucjaty tam przyjeżdżały, odjeżdżały, a zakony tam utrzymywały zamki, całe miasta. Tam nie było ludności chrześcijańskiej, było ich bardzo niewiele i ciężko im się było utrzymać tam. A potęgi muzułmańskie wokół, tam od kalifatu bagdadzkiego poprzez potem kalifat egipski, imperium najpierw osmańskie, potem otomańskie, a jeszcze Persja od wschodu, a jeszcze Mongołowie przyjechali tam z Azji to nieraz. Było ciężko. No. Wracając do templariuszy, jak już potracili tam swoje posiadłości, a tu mieli duże bogactwa, wtedy król francuski Filip VI, piękny, tak, piękny, bo był bardzo podobnie przystojny facio, ale niezbyt rozgarnięty, no, nie wiem czy niezbyt. No. W każdym razie, no, zamiast tam się prowadzić święte wojny, to prowadził wojny ze wszystkimi możliwymi sąsiadami. Wyprztykał się z pieniędzy, kredytów za bardzo nikt mu nie chciał dawać. Najpierw rozprawił się z Katarami, taką sektą religijną, to ni to chrześcijanie, ni to muzułmanie, plus jakieś jeszcze wierzenia starożytne, bliskowschodnie tam łączyli. Ich tam zrabował, potem Żydów wypędzał, rabował.
No ale to wszystko było za mało, więc stwierdził, że zajmie się templariuszami. Tam wymyślał jakieś zarzuty, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe. Komisje potem papieskie, bo to dalej formalnie templariusze podlegali pod papieża, tylko najpierw on napadł na templariuszy, aresztował, popalił na stosie tam kilkunastu najbardziej opornych i tak dalej. Ale skarbu nie zrabował, no to tylko, że zajął ich majątki. Oni czuli, że coś się kroi, skarb tam się ulotnił. Objawił się potem w różnych dziwnych miejscach. W Szwajcarii między innymi, w Szkocji, w Portugalii. No ale o tym to już nie ma, ta książka nie mówi, to jest takie już, trzeba by się wgryźć w wiedzę dalej. W każdym czasie no, na kilkunastu tysięcy rycerzy, zakonników, templariuszy to aresztowano we Francji i w Aragonii, bo tam głównie byli prześladowani. Około 150, kilkunastu straciło życie, także ta czarna legenda jest przesadzona. Skarby wcześniej pozabezpieczali, powozili tyle tylko co ci królowie francuscy, aragońscy i tam nie wiem, Kastylia chyba też się przyłączyła do tego rabowania. Dlatego, że ich tam zamki, posiadłości zrabowali i to tyle. No. A potem na przykład jeden z templariuszy, Henryk Grzegorz, był królem na przykład Portugalii, tam po prostu papież nakazał, że cały majątek przechodzi do zakonu joannitów, a tam może by 1/5 przeszła. A miejscowi władcy pozamieniali ten zakon templariuszy na bardziej im podległe zakony i robili dalej swoje przy ich użyciu. No to dzienny temat. Płynnie przychodzimy do joannitów. Joannici tam nawet długo, długo wcześniej funkcjonowali niż te wyprawy krzyżowe. Ochraniali pielgrzymów i tak dalej. O, i tak, templariusze to przede wszystkim byli Francuzi. Potem się tam towarzystwo z całego chrześcijańskiego świata, głównie z Europy, tak, dołączało. Joannici to głównie byli Włosi. No ale mieli posiadłości też po całej Europie. I templariusze i joannici mieli też posiadłości i w Polsce, i w Prusach, i w sąsiednich Czechach, Węgrzech. Także tutaj też ich było pełno. No. Inny był ciekawy trzeci taki zakon Bożogrobcy, no ale to autor nie wgryzł się w żadną literaturę o nich, tylko tam wzmiankuje ze dwa razy, że tacy sobie byli, no ale nic o nich nie wiemy. No, joannici trochę lepiej funkcjonowali, bo w zasadzie do dziś funkcjonują tylko w zmienionej formie. Są templariusze też, tak jak mówię. Tylko się mocno to zakamuflowało, tak. Joannici potem, jak przegrali w tej Ziemi Świętej, to się przenieśli na Cypr, no ale tam król cypryjski nie chciał ich, bo był prawosławnym władcą, nie chciał mieć katolickiego zakonu, więc odkupili od Wenecji, która zrabowała Bizancjum wcześniej, tam wyspę Rodus. Tam się usadowili, dopiero Sulejman Wspaniały tam po kilku bataliach, tam w końcu tam krwawo zajął to Rodos, no to przenieśli się na Maltę. Tam się przeobrazili już z joannitów w zakon kawalerów maltańskich. Tam Sulejman Wspaniały też tam pływał ze swoimi flotami, desantował się, no ale tam nie zajął całej Malty, odpuścił. Dopiero Napoleon Bonaparte, który nie miał oporu zrabować i Szwajcarii, o Szwajcarii nawet i Hitler nie rabował, ani Mussolini, ani nikt inny, bo tam każdy swoje lewe zaskórniaczki gromadził, a Napoleon żadny pieniędzy potrzebnych mu do władzy i wojen zrabował Szwajcarię i banki szwajcarskie. Potem dwa dni mu zajęło rozprawienie się z Maltą i kawalerami maltańskimi. Zrabował, co tam nie zdążyli wywieźć. No, po tym epizodzie oni poddali się, tutaj też autor już tego nie pisze, bo chyba nie wiedział, nie doczytał, poddali się pod protektorat cara rosyjskiego, chociaż byli katolikami. No ale carowie przyjęli ten splendor. No po rewolucji październikowej to się i ten protektorat skończył. No i ten zakon sobie do dziś tam funkcjonuje bardziej na zasadzie towarzystwa wzajemnej adoracji i tam klepania się po plecach, odznaczania tam różnymi tam orderami, wstęgami i tak dalej. No co, opisał też autor zakony hiszpańskie, no, które głównie walczyły tam z Arabami, którzy mieli swoje tam kalifaty, emiraty na południu Hiszpanii.
To ciekawostka, może, że wiele tych zakonów miały taką i mają taką formułę do dziś, że zakonnicy, rycerze, nie rycerze, mogą, którzy byli też duchownymi jednocześnie, czyli mieli wszystkie uprawnienia księży katolickich, mogli się i mogą się żenić, mieć dzieci, rodziny. Po prostu mieli takie w ramach posiadłości zakonnych albo swoje domki, albo mieszkania takie. Bo normalnie to bracia zakonni tam w celach tak zwanych mieszkają i to nieraz po kilku. Tak, a ci po prostu mieszkają z rodzinami, czyli można, no. Także to setki lat po wprowadzeniu celibatu przez papieża Grzegorza VII. Potem cała reformacja też mocno biła w to, że ten ksiądz taki biedny tylko się musi modlić i tak dalej, no. Nie będę w to wnikał, no ale to te też dzięki temu celibatowi to utrzymują się te niestety obrzydliwe lobby homoseksualne, pedofilskie, pijackie i tam jeszcze inne. Tam, no. To się chyba jeszcze długo nie zmieni. Chyba jak już na skraju przepaści stanie ten kościół katolicki, a już na równi pochyłej jedzie z góry. Jedzie z góry tam, już tam co najmniej połowa wiernych to tylko na papierze jest. Ale już to nie ten temat. Także Joannici sobie jako kawalerowie matańscy do dziś funkcjonują. Krzyżacy, to z kolei zakon niemiecki, no przyjmowani byli tylko Niemcy, albo tacy, którzy chcieli się dostać do zakonu, no to musieli się przeflancować na Niemców. Takich też było sporo, o czym to autor też nie wie. W Prusach mieli taką metodę. Kto miał pieniądze, majątek przychodził jeszcze ze świtą, nauczył się szprechać po niemiecku, to się krzyżakiem stawał. I to wiadomo, no, krzyżacy tam też założyli swój jaki odłam, to był w zasadzie odłam templariuszy, no ale to mówię, tam Francuzi rządzili przede wszystkim, no, w oblężeniu Akki. Najpierw tą Akkę zdobyli, potem utracili i dużo rycerzy niemieckich tam lawirowało, bo tam wielu cesarzy tam miało zatarg z papieżami, byli wyklinani, ekskomuniki, oni tak rabirowali, w końcu utworzyli swój zakon tej Najświętszej Marii Panny, tak, pod tą Akką, potem się tam próbowali usadowić w Jerozolimie, zostali jak i inni tam krzyżowcy wyparci stamtąd, zahaczyli o króla Węgier. No jeszcze tam na Cyprze też byli chwilę, potem w Wenecji, bo Wenecjanie ich tam swoimi okrętami wozili po Morzu Śródziemnym. Król Węgier nie był głupi, chociaż też był Niemcem, ale skapnął się, co tu jest grane. Powiedział im, auf Wiedersehen, do widzenia, idźcie dalej. No nasz biedny Konrad Mazowiecki, który przez całe dziesięciolecia współpracował z Prusami, Rusinami, Litwinami, Jadźwingami, tam ich wynajmował, bo nienawidził szczerze Piastów Śląskich z Wzajemnością. To się pod koniec jego życia zmieniło, jak się jego córka ożeniła z jednym z Piastów Śląskich. No. I właśnie w tym okresie też nawet założył swój tam zakon, znaczy swój, na swoich ziemiach, na rycerzy Jezusowych, na ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej. Tam też większość była Niemców, ale nie było siły napędowej. No, a krzyżacy tam przejęli zakon kawalerów maltańskich w Inflantach, dzisiejsza Łotwa, Estonia. I tam sobie podróżowali w tam i z powrotem i z nimi się zgadał, tu ich zaprosił. Mnisi zakonni krzyżaccy, tak? Oni wywodzili się z Dominikanów, Joannici z cystersów francuskich. Templariusze też się z Dominikanów wywodzili, tylko francuski. No, to taka dygresja. No tak spisał tą umowę ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, że oni tam potem po różnych sądach przed papieżem wykazali, że dał im na zawsze, tak? Chociaż on im oddawał na 100 lat, na wieczne, czyli set na 100 lat. No ale to jak się nie jest biegłym w łacinie i tak dalej się... No to takie to do młodzieży. Młodzieży, uczcie się, żeby was potem byle frajerzy nie oszukiwali. Tam na dziadka, na babcie nie podsuwali jakichś lewych umów do podpisania. Kto nie czyta ze zrozumieniem, to niestety może się w tarapaty wpakować. Tak się książę Mazowiecki wpakował. A jeszcze bardzo chcieli się nasi książęta, którzy też tam byli podzieleni, piastowscy, bo potomkowie Władysława Wygnańca żyli gdzieś tam w Niemczech, mieli aspiracje wrócić.
byli tam w służbie cesarskiej przede wszystkim, potomkowie pozostałych braci Bolesława, znaczy synu Bolesława Krzyłustego z drugiej żony, tam na pokoju rozdali tą Polskę na skrawki między siebie. Ale wszyscy się chcieli wykazać, jacy są to pobożni, więc chętnie brali udział w wyprawach krzyżowych, czy to do Ziemi Świętej, czy to też smutne, to, ale to my dobiliśmy. My dobiliśmy to też razem z Niemcami Słowian Połabskich, chociaż tam nawet niektóre księstwa były w badaniu Polaków, polskich rycerzy. No, nie przeszkadzało to tam. No niestety, no. Jak się rozwijał zakon krzyżacki, no to tam każdy wie. Kombinował, jak już zabrakło mu sąsiadów pogan. Ostatnim byli Litwini, którzy przyjęli od nas chrześcijaństwo. Zresztą przyjmowali tam już kilkaset lat wcześniej, ale to tak jak Pomorzanie. Przyjmowali, zrzucali, to, odrzucali to chrześcijaństwo. Ale docelowo już od nas przyjęli tam w czasach tam Jagiełły, tak? No to wtedy już zabrakło, bo tam jeszcze to nie sąsiadowali z Rusinami, ale z nimi też próbowali, ale Rusini tam im wlali parę razy, więc się nie pchali w tamtą stronę. No, więc doszli do wniosku, że szacher, macher, bo tam papieże też się zmieniali, było wielu papieży. My podlegaliśmy pod jednego, zakon krzyżacki pod jakiegoś innego papieża ówczesnego, który tam wyklął tam Polaków za tą bitwę pod Grunwaldem. W każdym bądź razie chcieli po prostu uderzyć, roznieść nasze to królestwo raz na zawsze i nas zająć, zgermanizować. To autor wątpi, czy by się to udało. No ja uważam, że mogło się, by się udać. Jak zgermanizowali Śląsk, Pomorze, Prusy, tak. W dużej mierze zgermanizowali ziemię lubuską, w dużej mierze zgermanizowali i Wielkopolskę, i Kujawy. A reszta Polski też, chociaż tam była we władaniu tam Polaków, czy potem innych władców, to też Kraków tam tuż przed zaborami też mówił, to głównie po niemiecku i po żydowsku, co tak. Gdańsk mówił tylko po niemiecku. Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich było przeogromne, o tym mało kto wie. No. Nawet sobie nie zdaje sprawy. Tak, także jakby nam wlali, rozbili, to by nas po prostu do dziś zgermanizowali, może jakieś niedobitki, jakieś, nie wiem, gdzieś tam by mówiły po polsku, gdzieś tam na południu, tam gdzieś w górach, może górale, może gdzieś nad Bugiem, ale to też nie jest pewne. No, to tyle, jeśli chodzi o te trzy takie najważniejsze zakony. Baterie padły. Zmieniłem, no tu też jest trochę ilustracji tam pokazujących rycerzy, zakonników, rycerzy. No tu akurat są zakonnicy, no właśnie krzyżacy. Niekoniecznie zawsze z tymi krzyżami jeździli. Ja tylko dodam, że potem jak tu padł ten zakon, znaczy padł, no, został przeflancowane na księstwo świeckie, pruskie. Niedługo potem ich oddział w Inflantach też został rozebrany częściowo przez Szwecję, częściowo przez Polskę. Chociaż tam żeśmy się odnaleźli, ale potem Szwedzi nam skutecznie to odbierali. W większości, ale nie wszystko. Natomiast zakon krzyżacki istnieje do dziś. Istniał dalej, walczył pod Wiedniem, jak była odsiecz wiedeńska, tam też stawiali się. Istnieje do dziś, nawet nasz papież ich tam odwiedzał i się z wielkim mistrzem zakonnym tam sobie coś tam szeptali, śmiali się. Wszyscy mówili, żeby papież tam zdjął klątwę z rycerzy polskich, którzy walczyli pod Grunwaldem, bo tam jeden z ówczesnych papieży, bo wtedy to była sytuacja, że papieży było dwóch, trzech, czterech tam. Kto zajął Rzym, sobie papieża wybierał nam. My uznawaliśmy jednego, Niemcy innego. Tam. My, którego uznawaliśmy, to nas błogosławił. Którego Niemcy uznawali, to klątwami nas obkładał tam. Generalnie głupoty tam, bzdury i tyle tam. No ale taka była historia. Istnieje do dziś. No potem autor tam opisuje tam zakony świeckie, rycerskie. Sobie tworzyli różni monarchowie, czy głównie królowie Francji i Anglii, tak. No, to, no, na zasadzie, żeby mieć taką siłę bojową,
na każde wezwanie. No. I tak mniej więcej to funkcjonowało, chociaż założenia tych zakonów było takie, że mają być tam tysiące, no ale góra tam były setki i tak. Nie wyszło. No ale to ogólnie no, o tych zakonach rycerskich, no dość jest to fajnie, prosto napisane, tam nie wgryza się, no może to lepiej. Mówię, to jest tak dla takich ludzi, którzy chcieliby coś poczytać, a nie dysponują większą wiedzy, czy też nie chcą posiąść większej wiedzy. Tak ogólnie, żeby się z tematyką zaznajomić. Natomiast jest cały drugi dział, kim byli rycerze, skąd się wzięli i tak dalej. No to tutaj to autor, panie Barber, pan takie banialuki wypisuje, że nie wiem, czy to jest zawodowy historyk, czy amator na zasadzie, że weźmy się tam, pogrzebmy trochę w materiałach i napiszmy książkę. No, to opisuje, że tam rycerze powstali tam pod wpływem tam legend arturiańskich i tak dalej, i tak dalej. No ja wiem, że Anglik to tam dla nich tam legenda o okrągłym stole, tak? Król Arturze, Lancelocie, Gralu. To jest naczelna jak gdyby sprawa, no ale to są bzdury. No, rycerze istnieli już od średniowiecza, no, w sensie takim, że od starożytnych Indii, gdzie była kasta wojowników, od starożytnych Chin, gdzie byli zawodowi tam wojskowi, to w Azji, tam od samuraje w Japonii. W Asyrii starożytnej była pierwsza już profesjonalna, zawodowa armia, gdzie płacono tam, jak miał władca Asyrii i pieniądze, czy tam jakieś skarby, to im tym im płacił, jak nie miał, to płacił ziemią. No. I tak to przeszło poprzez Cesarstwo Rzymskie, poprzez hoplici, zawodowi żołnierze w miastach państwa greckich. Legioniści, zawodowi żołnierze w Cesarstwie Rzymskim, którzy potem przechodząc na emeryturę, jako wynagrodzenie dostawali tam ziemię w podbitych prowincjach. No, panie Richard Barber, żeś pan nie poczytał trochę, nie przemyślał tematu tam. Na skróty trochę. No. A potem tam ta literatura, to że też tam jakieś inscenizacje o królu Arturze. No, no Anglika tam takie banialuki. No, no. Oni mają króla Artura, my mamy świętego Wojciecha i tak dalej. Też mógłby ktoś tam jakieś tam napisać epizody tam bajkowo-rycerskie tam o świętym Wojciechu, Prusach i tak dalej, i tak dalej. Byłoby to ciekawe i młodzież by czytała, może by się wgłębiła w tą historię Polski. Ale ogólnie książka ciekawa. No, ta część o zakonach rycerskich ciekawsza, bardziej rzetelna. O stanie rycerskim, no, który potem przeszedł w stan szlachty, która tylko miała oczekiwania, żadnych zobowiązań. No i nas to zgubiło przede wszystkim, bo no, ta wolność szlachecka to nie była żadna wolność, to tylko była to swawola szlachecka. No. Dziś wielu polityków, już nie będę mówił z których partii, bo każdy, kto to ma rozum, to widzi, co się dzieje. Te też by chciało taka swawola, tylko że bezkarni politycy, sędziowie, a cała reszta musi tam tak tańczyć, tak postępować, a jak im to pasuje. No. To taka konkluzja. Tam z rycerskości to się we współczesnym świecie tam niewiele zostało. No, chociaż armia zawodowa, jak widać, jest potrzebna, bo są tacy jak Władimir za naszej wschodniej granicy, który się nie zdekomunizował, zresztą wielu naszych polityków nie też. Nasi udają tam eurodemokratów teraz, a Władimir już przestał udawać. Tylko mówi, że wraca pod czerwonymi sztandarami, wraca do epoki imperialnej Rosji, do epoki liberalnej Rosji i będzie odbierał. Tylko trochę mu nie wychodzi. No. Tu nasz wkład też jest znamienny i tego się trzymajmy. Bo jak Władimirowi robi się uda na Ukrainie, to Białoruś to tam jednego dnia łyknie. Po prostu się ci przejdą pod władzę, a potem stanie u naszych drzwi, jak się wzmocni. Wiadomo, że to nie będzie za dzień, za dwa, za rok, za dwa. Naprawdę, to nie są idioci. Nie są idioci. Widzą, że nie idzie na linii frontu, to dewastują tą Ukrainę. Dewastują ich elektrownie, ich tam wodociągi, szpitale i tak dalej, i tak dalej. Co jest rycerstwo? Co jest XXI wiek mamy? To w średniowieczu były bardziej honorowe zasady walki, nawet z muzułmanami. Nawet z muzułmanami były bardziej honorowe zasady walki niż teraz tam na tej Ukrainie. I tą niezbyt wesołą konkluzją
Żegnam się z Wami. Dzięki za wysłuchanie i obejrzenie. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.